Wyłowił butelkę z morza. W środku przesłanie Rosjanina wyłowił butelkę z morza. Wewnątrz list prosto z Rosji. Do nietypowego zdarzenia doszło w nadmorskiej miejscowości Glowisa w Finlandii. Jak donoszą lokalne media, mężczyzna, który spędzał tam wakacje, znalazł w morzu butelkę z listem w środku. Jakież było jego zdziwienie, gdy zapoznał się z treścią zamieszczoną na kawałku papieru. Ta napisana była po rosyjsku. Richard Hilska, który spędzał wakacje z fińskim kurorcie, w czasie jednego z rejsów w Pomorzu znalazł plastikową butelkę z listem w środku. Finlandia. List w butelce, w środku przesłanie Rosjanin na sprawę znaleziska Fina opisuje portal Ihtalehti. Mężczyzna przesłał do redakcji zdjęcie listu oraz swoją relację. Co ciekawe, wiadomość... Która znajdowała się w butelce, napisana była ręką Rosjanina i zawierała przesłanie dotyczące wojny w Ukrainie. List napisany został po rosyjsku, jednak zawiera też angielski dopisek. Z relacji Fina wynika, że autorem musi być Rosjanin zamieszkujący regiony wschodniej części Zatoki Fieńskiej. Przesłanie zamieszczone w wiadomości jest proste: Stop wojnie. Putin Killer. Fin znalazł list w butelce. Putin mistrzem złodziej sam list datowany jest na 31 marca. Jest to jawnym potępieniem działań Putina w kontekście wojny w Ukrainie. Dzi gwiazdka 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 Putin wysłał młodych żołnierzy na rzeź pod znakami diabła, czytamy. Dalej autor kieruje ostre słowa także pod adresem Aleksandra Łukaszenki oraz Ramzana Kadyrowa. Putin jest rosyjskim mistrzem złodziei, Aleksander Łukaszenka to szakal ze sfory Putina, narodowy przestępca, a Kadyrow to nieokiełznana hiena, pisze, najpewniej, Rosjanin. Na liście umieszczone są także różnego rodzaju znaki. Mamy tam logo charakterystyczne dla ruchów pacyfistycznych, ale też znane z linii frontu litery Z oraz V. A autor obraża w ten sposób formacje, służące w rosyjskiej armii. Litera Z tłumaczona jest jako Zastrańcy, zaś V jako Wory. Fiński dziennik przypomina w artykule, że mówienie bądź pisanie o wojnie w Ukrainie jest w Rosji zakazane. Duma, rozkazem z Kremla, wprowadziła za to dotkliwe sankcje. Osoby, które złamią zakaz, mogą trafić na 15 lat do ciężkiego więzienia.